Według najmłodszych babcia i dziadek są najlepsi do kochania i rozpieszczania. Według ich rodziców są po prostu niezbędni, bo kto lepiej niż babcia czy dziadek przypilnuje, ugotuje, pomoże w wychowaniu. Rodzice maluchów wiedzą najlepiej, że dziadkowie są po prostu niezbędni, ale i dziadkowie cieszą się, że są potrzebni i mogą pomóc. Pewnie, że potrzebni. Od czasu do czasu musi dziadek tam coś pomóc, czy doradzić coś, czy po prostu nieraz skarcić jak trzeba, pokrzyczeć, bo to wszystko jest potrzebne. A słuchają się? Słuchają się, kochają dziadka, babcię i wszystko jest okej. Do wszystkiego, do wychowania wnuków, do przykładu, do życia codziennego. A, do wychowania wnucząt i no, do wszystkich pieszczot ich. No babcia i dziadek to przede wszystkim dla wnuków, no i czasami nawet dla dzieci, bo jak nie mają pracy, no to trzeba im pomagać, prawda? No rodzice są zajęci, bo pracują, babci mają wolne, więc poświęcają czas jak potrzeba dla dzieci. Do opieki, no, nad wnukami, prawnukami, do czego więcej? No i z kieszeni coś dać. Od czasu do czasu. Dziadkowie i babcie, którzy obchodzili swoje święto w Pieszyckim Związku Emerytów i Rencistów, zgodnie przyznawali, że wnuki i prawnuki kochają bardziej niż własne dzieci. No, taka jest prawda. Prawda. Taka jest prawda. To... Dlaczego? Ja wiem, może dlatego, że jest się starszą osobą, już wszystko możliwe. Albo po prostu nie ma przekazać na kogo tej miłości, tylko na wnuki teraz. Bo jak już żona nie chce kochać, to trzeba wnuki kochać. Wnuki, a jeszcze prawnuki. Ja mam taką małą prawnuczkę, Boże, jakie to kochane dziecko. Wczoraj przyszła z kwiatkami. Mówi do mnie, ja mówię, Haniu, ale ty masz piękne policzki, takie różowe. A ona mówi, pomalowane. Ja mówię, tak, a kto ci tak pomalował? A ona do sióstr chodzi i przedstawienie miała. Mówi, że ona była aniołkiem, a aniołki takie są. Inaczej, tak, inaczej. Dla swoich nie miało się czasu, a dla wnucząt tego czasu jest nadmiarze. Lepiej, bo na własne dzieci nie było po prostu czasu, a teraz wnuki to już są wnuki, to już następne pokolenie, więcej dziadkowie, babcie mają więcej czasu po prostu i z tego tytułu bardziej mają opiekuńczość nad tymi wnukami. Dziadkowie nie tylko kochają ponad wszystko swoje wnuczęta, ale także są z nich niezwykle dumni. Cieszą ich zarówno szkolne sukcesy pociech, jak i zwykłe, codzienne odwiedziny. Jestem dziadkiem już od 20 paru lat, 8 lat, nie, i tak dalej. Jest pan zadowolony, dumny z tego? Pewnie, jestem dumny, że mam wnuka i czy wnuczki, no i spodziewam się prawnuczków. Oni się, ja będę pradziadkiem kiedyś. Kiedyś, ale to jeszcze na razie się nie zanosi. Jak najbardziej słuchają, odwiedzają, przyjeżdżają. Którzy są daleko, a ci co na miejscu to przychodzą. Zawsze się troszczą o zdrowie, o wszystko dla babci. Ja mam dobre wnuki, bardzo mają ze mną kontakt i wykształcili się, po studiach są. No także i pracę mają, no cieszę się, bo wnuki mam w porządku. Odwiedzają babcie, pamiętają? Odwiedzają, tak. My spotykamy się u ich rodziców właśnie bardzo często. Na każdą uroczystości jesteśmy wszyscy razem. No to najbardziej. To najbardziej, bo tylko dlatego człowiek się nimi opiekuje i cieszy przecież. No. Ze względu na to. Wyściskają, wycałują. Między innymi. Między innymi. Czyli pamiętają, odwiedzają. O pewnie, nie ma, dnia. W naszym przypadku tak. Wraz z życzeniami dzieci z przedszkola publicznego nr 2 w Pieszycach miały dla babci i dziadków prezent w postaci świątecznego przedstawienia. A czego babcie i dziadkowie sobie życzą? Najdłuższych lat, ażeby żyli dla tych wnuków. To jest najważniejsze. O, zdrowia. Dziadkom i babciom zdrowia i przede wszystkim zdrowia. Zdrowia. No, żeby się właśnie nie pogorszyło to zdrowie. Tylko dalej takie było, jak jest w tej chwili. Dużo zdrowia przede wszystkim. Zdrowia, zdrowie, jeszcze raz zdrowie, bo pieniądze to nieważne. Jak jest zdrowie, pieniędzy nie potrzeba. Do życzeń wielu lat w zdrowiu i szczęściu dołącza się także redakcja Telewizji Sudeckiej.